Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym comiesięcznym serii webinarów Tech Wednesday. W dniu dzisiejszym będziemy mieli możliwość zaprezentować Państwu rozwiązanie Nginius One producenta NetScout. Jest to zaawansowana platforma monitorowania usług sieciowych i aplikacyjnych. Dzisiejsza sesja będzie podzielona na dwie części standardowo. Pierwszą takie intro, czym jest NetScout i jak podchodzi do kwestii monitorowania aplikacji sieciowych i krytycznych usług biznesowych, poprowadzę ja. Natomiast w późniejszej części nasz dyrektor techniczny Maciej Twardy zaprezentuje rozwiązanie w postaci krótkiego demo. Kilka słów o NetScoucie, NetScout w liczbach. Wraz z wszystkimi akwizycjami, które przebiegały na przestrzeni ostatnich lat, NetScout urósł dość znacznie. W tym momencie to jest ponad 3,5 tysiąca pracowników, z czego około 35% to są inżynierowie, którzy pracują w działach R&D. Portfolio NetScouta jest de facto podzielone na kilka grup rozwiązań. Po pierwsze security, gdzie rozwiązania możemy sprzedawać zarówno dla sektora enterprise, jak i dla telco. Tutaj takim głównym rozwiązaniem jest Arbor, który jest własnością firmy NetScout. Druga grupa rozwiązania dla sektora średniego i małego biznesu, jak i enterprise'u. Tutaj pozycjonujemy rozwiązania typu TrueView, jak również Nginius One, które za chwileczkę Państwu pokażemy. Oraz trzeci ten sektor, który rozwija się w NetScoucie bardzo prężnie, to jest sektor service providerów. Są to rozwiązania już skalowalne do dużych sieci operatorskich. NetScout na przełomie ostatnich kilku lat przejął szereg firm i zaadaptował nowe technologie do swojej platformy. Tą platformą, którą zobaczycie Państwo w dniu dzisiejszym, jest platforma Nginius One. Natomiast grzech byłoby nie wspomnieć o jednym z ważniejszych przejęć, które odbyło się w 2015 roku, gdzie NetScout przejął część korporacji Danaher. W skład tych rozwiązań wchodziły rozwiązania Fluka, które również są w naszej ofercie. Rozwiązania Tektronixa to są sondy i analiza dla ruchu operatorskiego. Network Packet Brokery VSS-a, jak w funkcjonalności Arbora, o której wspomniałem wcześniej. Jak wygląda zarządzanie środowiskami IT w dniu dzisiejszym? Przede wszystkim administratorzy walcząc z zarządzaniem dużą ilością serwerów fizycznych i wirtualnych, dodatkowo wchodzą aplikacje chmurowe i każdy z departamentów posiada de facto osobne narzędzia do zarządzania tym wszystkim. Czy mówimy tutaj o zarządzaniu serwerami? Pracownicy Departamentu Data Center mają swoje rozwiązania do zarządzania grupą serwerów. Jeśli mówimy o sieciach, administratorzy sieciowi również korzystają z całkowicie innych rozwiązań do monitorowania swojego środowiska i również dział aplikacji jest de facto odseparowany i tutaj również korzystamy z różnych narzędzi. Co jest przeszkodą? Często te departamenty ze sobą nie rozmawiają. Nie rozmawiają pod kątem problemów. Jest to najczęściej przerzucanie się odpowiedzialnością za niedziałanie danej aplikacji, za niedziałanie sieci bądź danego systemu. Za dużo ludzi korzysta z zbyt wielu rozwiązań niesautomatyzowanych ze sobą. Jak NetScout może w tym przypadku pomóc? Po pierwsze, dane pakietowe pozwalają na taką pełną widoczność całego ruchu sieciowego w zależności od tego, w których punktach sieci będziemy monitorować. Aplikacje, które działają poprzez serwery fizyczne, wirtualne, de facto przez naszą całą infrastrukturę IT, powinniśmy je monitorować w każdym z tych punktów i da nam to taką pełną widoczność, jak aplikacja działa, czyli w poszczególnych segmentach naszej sieci nie ma opóźnień bądź nie gubi pakietów. Głównym korem implementacji rozwiązania NetScout w organizacji, oprócz Nginius One, który jest de facto systemem raportującym i wizualizującym wszystkie dane,
Rozwiązanie NetScout zbiera ruch pakietowy, zbiera pakiety i przechowuje je na sądzie InfiniStream. InfiniStream jest to serwer, który ma za zadanie zagregować pakiety w naszej sieci, skalowalny od portów jednogigowych, w tym momencie do nawet 100-gigowych dla ruchu operatorskiego. Dodatkowo NetScout opatentował technologię ASI, gdzie z pakietów ściągamy sobie poszczególne metadane, tak aby tych pakietów można było przechowywać relatywnie dużo. InfiniStream jest sprzedawany w postaci bądź hardware'u dedykowanego już pod naszą sondę, bądź też w postaci maszyny wirtualnej, jak również NetScout przechodzi powolutku w model subskrypcyjny, więc jak najbardziej możemy również pójść w tą stronę. Jak NetScout zbiera ruch sieciowy? Przede wszystkim, gdybyśmy chcieli mieć dużo punktów monitorowania w sieci, powinniśmy zainwestować w pakiet Flow Switcha. Pakiet Flow Switch to jest nic innego jak agregator ruchu sieciowego, ponieważ ruch możemy tutaj zbierać albo po tapach, albo po span portach, wypuścić do takiego pakiet Flow Switcha i z pakiet Flow Switcha jednym linkiem wysłać cały ruch do InfiniStreama, do naszej sondy, bądź też możemy skorzystać z tego samego ruchu i wysłać go do rozwiązań firm trzecich bądź systemów bezpieczeństwa na przykład. Sam ruch możemy zebrać albo po tapach, albo po span portach i puścić bezpośrednio do InfiniStreama. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że InfiniStreamy mają dość limitowaną liczbę portów. Dodatkowo NetScout ma w swoim portfolio rozwiązania do monitorowania flowów, więc de facto też jesteśmy w stanie zbierać statystyki ruchu. Natomiast nad tym wszystkim stoi system taki umbrellowy i jest nim Engineers One, gdzie Engineers One jest odpowiedzialny właśnie za widoki, za analizę i raportowanie tych wszystkich informacji, które zbierzemy z naszej sieci. Od ogółu do szczegółu, tak można podsumować działanie platformy Engineers One, gdzie Maciej Twardy za chwileczkę pokaże. Mamy pierwszy główny taki serwis dashboard. Serwis dashboard pokazuje nam stan i kondycję naszych usług biznesowych. De facto analiza jest w czasie rzeczywistym. Następnie, mając taki widok, możemy za pomocą drill-downa wejść sobie do analizy samej aplikacji bądź wydajności sieci wraz ze wszystkimi zależnościami aplikacji pomiędzy różnego rodzaju serwerami. Następnie, gdy taki widok nam nie wystarczy, jesteśmy w stanie przejść do i zanalizować poszczególną sesję IP wraz z analizą hop by hop. Hop by hop mam tutaj na myśli, jeśli mamy więcej niż dwa punkty, jeden punkt monitorujący, dwa punkty monitorujące, tych punktów mamy kilka, jesteśmy w stanie zanalizować sobie ruch pakietowy hop by hop, jak przeskakiwał pomiędzy punktami monitorowania. Taka granularność da nam możliwość i wgląd w to, w którym miejscu nasza aplikacja może działać niepoprawnie, bądź usługa biznesowa. Na samym końcu do analizy już takich bezpośrednio pakietów w celach np. informatyki śledczej bądź do dalszej analizy innymi systemami jesteśmy w stanie przejść sobie do pojedynczego pakietu i zanalizować to wszystko. Koncept Engineers One wygląda w sposób następujący, że aby mieć widoczność end-to-end w działaniu serwisu od użytkowników, którzy de facto korzystają z naszych systemów, po farmy serwerów, gdzie te aplikacje są osadzone, czy to one są osadzone u nas w data center, czy też w chmurze, powinniśmy zbierać i agregować ruch z poszczególnych punktów, na przykład pakiet flow switchami, i dopiero wtedy wysłać ten ruch do InfiniStreama. Nad tym wszystkim, jak mówiłem, stoi system Engineers One. Dodatkowo te pakiety, które zebraliśmy sobie w naszym PFS-ie, jesteśmy w stanie, tak jak jest on opisany, wysłać do rozwiązań firm trzecich. W szczególności jest to praktykowane przy różnego rodzaju projektach bezpieczeństwa. Mówiłem o punktach monitorowania. Jeśli tych punktów mamy kilka, jesteśmy w stanie zbadać sobie naszą aplikację jak
użytkownicy z niej korzystają. Mamy Client Communities, to są z grupa użytkowników, która korzysta z naszej aplikacji. Widzimy tutaj, że aplikacja ma błąd i ma wydłużony średni czas odpowiedzi, dodatkowo generuje błędy TCP. Co nam to pozwala? Pozwala nam od razu zlokalizować, jesteśmy w stanie od razu zlokalizować i dzięki naszemu nie można to tracić czasu na poszukiwanie błędów. Teraz przedstawię taką krótki poglądowy, jak wygląda obsługa incydentu przed instalacją, oczywiście Nginx One. Najczęściej taki incydent trafia do service desku, service desk kieruje do działu sieci, dział sieci mówi, to nie jest nasza wina, to jest wina działu aplikacji, dział aplikacji mówi, że nie do końca, to jest wina serwerów i taki ping-pong następuje bardzo często. Bardzo często pomiędzy działami de facto jest bardzo wydłużony średni czas do naprawy takiej usterki. Jeśli mamy taką platformę jak Nginx One, jesteśmy w bardzo łatwy i szybki sposób zaadresować naszą usterkę, nasze opóźnienia do odpowiedniego działu w organizacji. To pozwoli nam na efektywne i na szybkie naprawienie usterki. Dlaczego warto inwestować w NetScouta? Z kilku powodów. Przede wszystkim możemy monitorować wydajność całej sieci pod kątem krytycznych aplikacji i serwisów biznesowych. Usługi biznesowe możemy sobie zbudować w różnoraki sposób. Może to być zestaw protokołów, zestaw serwerów, zestaw aplikacji. Budujemy sobie taki serwis i analizujemy, jak działa, jak on jest dostarczany do użytkowników, którzy z niego korzystają. Dodatkowo możemy zidentyfikować i sklasyfikować obszar dla tych kluczowych aplikacji, aby nie było przestojów. Dodatkowo dzięki zaszytym mechanizmom baseline'u jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zachowa się nasza sieć przed tym, zanim dotknie nas jakaś usterka. Dodatkowo NetScout jako chyba lider na rynku monitorowania usług UC jest w stanie w łatwy i szybki sposób analizować poszczególne cały Unified Communications. Mówimy tutaj o WebExach, telefonii IP bez konieczności dokupywania dodatkowych licencji. No i przede wszystkim stale rosnące portfolio rozwiązań. Na samym początku NetScout był rozwiązaniem stricte do monitorowania wydajności sieci i aplikacji. W kolejnych latach portfolio poszerzyło się o agregację pakietów, jak również o rozwiązania przeciwko atakom DDoS, jak w tym momencie również deszyfracja ruchu SSL. Ze swojej strony dziękuję bardzo i zapraszam Maćka Twardego na krótki pokaz platformy Nginx One. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Maciej Twardy, w Bakoteku jestem dyrektorem technicznym. Będę miał przyjemność przedstawić dzisiaj Państwu krótką demonstrację tego, jak w praktyce prezentuje się narzędzie do monitorowania usług sieciowych Nginx One i oczywiście z racji ograniczonej formuły czasowej dzisiejszego spotkania skupię się na tym, co jest z punktu widzenia użytkowników tego rozwiązania najbardziej istotne, czyli tak naprawdę na narzędziach, które przyspieszają i ułatwiają nam szybką diagnozę tego, z jakimi problemami w kontekście wydajności kluczowych biznesowych usług i aplikacji w naszej organizacji mamy do czynienia. Całe zarządzanie praktycznie i wszystkie narzędzia analityczne platformy Nginx One są dostępne poprzez webowy interfejs użytkownika, który teraz widzicie u siebie Państwo na ekranie. To jest taki główny dashboard, który zawiera wszystkie narzędzia analityczne, który zawiera wszystkie opcje związane z konfiguracją całej platformy. A z punktu widzenia tego czteroetapowego triażu usług sieciowych, wydajności usług i aplikacji sieciowych, o którym mówił Piotr w swojej prezentacji,
Kluczowym modułem jest tak zwany serwis dashboard. Jest to dedykowany widok przygotowany do pracy w trybie takim centrum operacyjnego usług sieciowych, który pozwala na przygotowanie dedykowanych widoków metryk aplikacji usług, które zdefiniujemy w platformie Engineus One. Możemy tutaj tworzyć wiele rotujących ekranów, które jesteśmy w stanie właśnie korzystając z funkcjonalności dostępnych w centrach operacyjnych sieciowych wyświetlać na wielu ekranach. To, co jest bardzo istotne, to ten dashboard pozwala nam jednym rzutem oka ocenić, z czym mamy do czynienia w kontekście właśnie problemów w aplikacjach sieciowych i co bardzo ważne, jest w pełni customizowalny. Wszystkie elementy, które tutaj Państwo widzicie, są do zmiany, są do dostosowania do indywidualnych potrzeb danego użytkownika z tego względu, że każda z firm nie dość, że ma zróżnicowaną infrastrukturę sieciową, a dodatkowo dla każdej z firm, organizacji inne usługi będą stanowiły ten kluczowy element, który powinien podlegać monitorowaniu i tak naprawdę nadzorowi przez dedykowane zespoły operatorów, które będą pracowały z taką platformą jak Engineus One. W platformie Engineus One jesteśmy w stanie zdefiniować tak zwane drzewo hierarchii usług. W pełni definiowalny, w pełni customizowalny sposób jesteśmy w stanie od głównego korzenia, czyli tak naprawdę rdzenia naszej organizacji, podzielić usługi i aplikacje obecne w naszej infrastrukturze w dowolny sposób, ze względu na przykład na przynależność do danego data center, tak jak tutaj Państwo widzicie, ze względu na typ usługi, lokalizację geograficzną i wiele, wiele innych sposobów, tak naprawdę cała koncepcja zależy od nas. W każdym z takich kontenerów na usługi jesteśmy w stanie dodatkowe podziały oczywiście wykonać, tak jak tutaj widzimy, mamy główny kontener na nasze centra danych i potem mamy podział na lokalizacje geograficzne. W danym data center jesteśmy w stanie z kolei zgromadzić obecne w nim poszczególne usługi biznesowe. Możemy stworzyć dodatkowe podkontenery, które na przykład, tak jak na widocznym teraz ekranie, grupują usługi podstawowe, tak zwane usługi enablersów. Wszystko to jest do skonfigurowania przez nas na etapie wdrożenia platformy Engineus One. Co nam to daje? Jesteśmy w stanie w bardzo szybki sposób zidentyfikować nie tylko aplikację, usługę, która rejestruje jakieś problemy, ale od razu, korzystając z tego drzewa, odnaleźć miejsce, w którym ta aplikacja się znajduje i tak naprawdę określić jej potencjalny wpływ degradacji wydajności na działanie całej naszej organizacji. Te czerwone kwadraty, które tutaj Państwo widzicie z numerem w tym momencie 9, oznaczają, że dla tego kontenera i usługi DHCP w tym kontenerze wykryto krytyczny spadek wydajności i to jest informacja o statusie alarmu krytycznego. Każda gałąź tego drzewa po wybraniu określonego miejsca od razu wyświetla nam takie kafelki z głównymi metrykami wydajnościowymi danej usługi. I tutaj znowu obecność i forma prezentacji tych metryk, typ tych metryk jest zależny od tego, w jaki sposób zdefiniujemy sobie krytyczne elementy tak naprawdę monitorowania wydajności danej aplikacji. Dla nas wiadomo, że dla usług typu komunikacji głosowej, wideo istotne będą metryki związane z MOS-em, JITER-em i tym podobnymi parametrami technicznymi. Natomiast innego rodzaju metryki będą towarzyszyły usługom na przykład takim jak usługi podstawowe DNS, DHCP. To wszystko jest w pełni konfigurowalne, to my określamy jako administratorzy, które metryki będziemy monitorowali. I teraz korzystając z tego, że mamy takie możliwości jak definiowanie parametrów KPI dla poszczególnych usług, będziemy w stanie wyświetlać precyzyjnie informacje o tym, ile procent błędnych transakcji zostało zarejestrowanych dla danego rodzaju usługi i jeśli w zdefiniowanym znowu przedziale przekroczymy progi generowania alarmów, stosowne informacje znajdą się na takich kafelkach. I teraz wybierzmy sobie przykładowo nasze centrum danych w Bostonie. Widzimy tutaj, że cały ten dashboard pracuje w taki sposób zagnieżdżony. NetScout określa ten widok jako breadcrumb tree, więc
Od głównego korzenia w drzewie mamy wyświetlone poniżej wszelkie usługi zależne. Jeśli tutaj byłby znowu jakiś kontener, moglibyśmy wykonać operację drill down, przejść w szczegóły, aż do fizycznie umieszczonych w danym kontenerze usług, które monitorujemy. Metryki, zawsze metryki dla korzenia takiego kontenera są jak gdyby uśredniane, więc tutaj widzimy generalnie stan data center w Bostonie. Natomiast na te 7% problemów rejestrowanych w tym centrum danych składają się już konkretne metryki usług, które są umieszczone w tym kontenerze data center w Bostonie. Widzimy tutaj, że największe problemy są w tym momencie rejestrowane dla usługi DNS oraz dla konteneru usług podstawowych, tak zwanych enablers. Możemy sobie przejść do tego podkontenera i tutaj widzimy, że z kolei na tę metrykę 51% problemów głównie składają się kłopoty z DHCP, DNS-em, czyli naprawdę fundamentami każdej infrastruktury informatycznej w organizacji, niezależnie od jej skali. To jest pierwszy etap diagnozy w czterokrokowym procesie analizy triażu wydajności usług sieciowych, czyli spojrzenie wysokopoziomowe. W tym momencie identyfikujemy typ usługi, z którą mamy problemy, natomiast musimy dociec do tego, co jest przyczyną takich, a nie innych metryk wydajnościowych. Tutaj warto wspomnieć, że ten typ prezentacji danych to jest tak zwany tryb snapshotowy, gdzie jesteśmy w stanie pokazać parametry głównych metryk, rejestrowane problemy w danym punkcie czasu. Jeśli chcielibyśmy przeanalizować, jak wyglądały na przykład kwestie rejestrowanych transakcji, błędów w transakcjach, możemy sobie per daną usługę zmienić widok na taki przegląd czasowy, wykres w czasie, albo zmienić typ prezentacji na tak zwany overtime. Wtedy wszystkie metryki będą prezentowane w formie wykresów albo takich słupkowych, możemy też zmienić typ wykresu na liniowy, które są w stanie zobrazować nam pewnego rodzaju trendy. Przejdźmy z powrotem do trybu snapshot, ponieważ z tego poziomu jesteśmy w stanie zagłębić się w szczegóły, próbować zidentyfikować przyczynę techniczną, już bardzo konkretną, tego, że na przykład usługa DHCP rejestruje taką, a nie inną ilość problemów. Do tego celu służą nam tak zwane monitory usług. Nginius One oferuje szereg dedykowanych monitorów. To jest nic innego jak specjalna usługa, która zajmuje się analizą wszelkiego rodzaju logów pochodzących z, w tym konkretnym przypadku, usługi DHCP, wyławia z tych logów krytyczne informacje o błędach, jest w stanie przygotować odpowiedni zestaw metadanych, który potem jest wizualizowany w dedykowanym dashboardzie, dedykowanym module dla właśnie monitora w tym momencie usługi DHCP. Tak jak wspomniałem, istnieje wiele dedykowanych modułów od usług takich podstawowych jak DHCP, DNS. Mamy dedykowane moduły monitorujące dla usług związanych z Active Directory, również dla usług bazodanowych. Natomiast w sytuacji takiej, gdy nie mamy dedykowanego monitora, możemy skorzystać z monitora uniwersalnego, który radzi sobie z pakietami, z danymi zebranymi z dowolnej aplikacji. Tam też jesteśmy w stanie wiele istotnych z punktu widzenia diagnostyki parametrów uzyskać. Przejdźmy więc teraz do drugiego etapu i przyjrzyjmy się tym danym, które zebrały nasze sondy snifujące, sondy InfiniStream, o których mówił Piotr, w kontekście problemów właśnie występujących w usłudze DHCP. To, co tutaj jest ważne, to fakt, że jesteśmy w stanie już w tym momencie uzyskać na tym górnym wykresie tabelarycznym wiele istotnych informacji akurat związanych z tym konkretnym serwisem, czyli na przykład kwestie opóźnień. Możemy też przełączyć się na inny widok, który pozwoli nam też uzyskać informacje na przykład o ilości występujących problemów, procentach tak naprawdę błędnych transakcji, błędach aplikacyjnych i tak dalej. Więc w konkretnych relacjach komunikacyjnych z klientami serwera DHCP, a konkretnym serwerem DHCP. Natomiast pominąwszy te dane tabelaryczne, idea jak gdyby tego dashboardu sprowadza się do tego, żeby w jak najprostszy sposób pokazać nam, jakie błędy w konkretnej usłudze wystąpiły. I do tego celu tak naprawdę służy ten jeden wykres, który jest widoczny tutaj w prawym dolnym rogu, to jest
tak naprawdę wykres dystrybucji kodów błędów. Wybierając dany punkt w czasie, mamy wprost zidentyfikowane, zarejestrowane przez sądy InfiniStream błędy w danej konkretnej usłudze. W tym momencie jest to błąd związany z tym, że nie była dostępna żadna pula, żadne wolne adresy dla usługi DHCP, zarówno dla IPv4, jak i IPv6. To już jest bardzo dokładna diagnoza tego, z czym mamy do czynienia, natomiast oczywiście to nie wszystko, co możemy z tego dashboardu monitora usługi DHCP wyłowić, bo oczywiście mamy tutaj dokładne statystyki związane z tym, ile błędnych transakcji versus poprawnych transakcji było rejestrowane w danym punkcie czasu, jakie były kwestie związane z timeoutami, opóźnieniem działania usługi, stanem zdegradowanym. Te wszystkie parametry wynikają z tej możliwości, tej jak gdyby kluczowej, fundamentalnej zalety platformy Engines One, że per konkretna usługa, per konkretny typ aplikacji jesteśmy w stanie zdecydować indywidualnie, jakie parametry KPI oznaczają, jaki stan działania usługi, czyli w jakim momencie usługa pracuje w trybie normalnym, a w jakim w trybie zdegradowanym. To jest już pewien etap wejścia w szczegóły techniczne, natomiast na pewno nie jest to informacja kluczowa z punktu widzenia troubleshootingu, którą możemy przekazać działom technicznym. Działy techniczne, które na przykład będą zajmowały się konkretnie usługą DHCP w naszej organizacji, będą oczekiwały, że zejdziemy poziom niżej, czyli przedstawimy dane już blisko pakietów, ale może nie od razu tak głęboko. Zacznijmy więc od analizy komunikacji, konwersacji w ramach sesji obecnej w usłudze DHCP i nie tylko. Do tego celu NetScout przygotował dedykowany dashboard, wybierając sobie odpowiedni punkt w czasie, w którym zarejestrowano dany problem konkretnej usługi, jesteśmy w stanie przeskoczyć na kolejny level, na kolejny poziom analizy problemu, czyli włączyć tak zwany analizator sesji. W tym momencie bez konieczności angażowania z naszej strony jakichś specjalnych aktywności, Engines One, korzystając z faktu, że każda z sond snifujących gromadzi dane pakietowe, korzystając z takiej własnościowej techniki firmy NetScout, czyli ASI, Adaptive Service Intelligence, mamy możliwość z centralnego punktu zarządzania i monitoringu, czyli akurat tego dashboardu, który w tym momencie Państwu pokazuje, platformę Engines One, sięgnąć do danych pakietowych przechowywanych na konkretnej sondzie, która zawiera akurat ten wycinek, to okno czasowe dla usługi, którą diagnozujemy, w tym konkretnie w tym momencie dla usługi DHCP. Nie ma tutaj potrzeby jakiejś wzmożonej aktywności związanej z dostępem do bazy danych, z alokowaniem pasma sieciowego związanego z tym, że musimy wykonać kwerendy i z tego bezmiaru danych pakietowych, które są przechowywane, próbować znaleźć odpowiedni moment w czasie. To wszystko dzieje się błyskawicznie, to szybko dzieje się właśnie bez specjalnego narzutu i obciążenia naszej infrastruktury produkcyjnej, z tego względu, że NetScout położył duży nacisk na optymalizację składowania zarówno samych danych pakietowych, jak i metadanych, na których pracuje cała analityka. To wszystko dzieje się praktycznie w czasie rzeczywistym. Tak wygląda widok analizatora sesji. W tym momencie dla usługi DHCP, natomiast jak gdyby konstrukcja samego pulpitu jest podobna dla innych monitorów, w tym również monitora uniwersalnego. To tutaj mamy możliwość wybrania konkretnego punktu w czasie, konkretnego interfejsu naszej sondy monitorującej, na której zarejestrowano problem z usługą DHCP, obrazowany tutaj taką czerwoną ikoną. Poniżej mamy taki widok drabinkowy, widok sesji od requestu DHCP, począwszy od requestu DHCP ze strony klienta, aż poprzez informację z serwera DHCP o tym, że wystąpił błąd z brakiem dostępnych wolnych adresów. To już jest bardzo niskopoziomowa informacja, która w takiej formie może być wyeksportowana praktycznie 1:1 w pliku PDF i przesłana do działów zajmujących się u nas utrzymaniem usługi DHCP. Natomiast gdyby ze strony osób technicznych była potrzeba przesłania po prostu surowych pakietów w formie pliku pickup, mamy taką możliwość. Tutaj również bez znowu konieczności
korzystanie z jakichś dedykowanych narzędzi, które pozwolą nam wyciągnąć z sond snifujących odpowiednie dane. Wystarczy, że klikniemy, wybierając dany punkt w czasie, dla którego rejestrujemy problem z konkretną usługą, wystarczy, że klikniemy na taką ikonę z lupą, która oznacza przejście do funkcji Packet Decode. I w tym momencie otrzymamy możliwość wygenerowania pliku pick-upowego, czyli po prostu surowych danych pakietowych, które jesteśmy w stanie przesłać do jakiegoś niskopoziomowego troubleshootingu. Żeby nam ułatwić to zadanie, to tak naprawdę w platformie Engineers One jest zbudowana przeglądarka, która daje te same możliwości, co inne narzędzia do przeglądania danych pakietowych, na przykład Wireshark, czy mamy możliwość tutaj przeglądnięcia wszystkich nagłówków od warstwy ethernetowej poprzez protokół IP, w tym momencie dalej poprzez protokół UDP i zobaczenia payloadu, w którym znajduje się ten właśnie komunikat serwera DHCP o konkretnym błędzie. Z tego miejsca jesteśmy właśnie w stanie wygenerować odpowiedni zrzut pakietu i przesłać go w formie pick-upowej. Tak w wielkim skrócie i uproszczeniu wygląda w praktyce czteroetapowy proces triażu usług sieciowych. Mniej więcej jest on analogiczny dla każdej z monitorowanych usług. To, co jeszcze teraz, korzystając z tego, że mamy chwilę czasu, chciałem Państwu pokazać, to przede wszystkim właśnie listę dostępnych monitorów, o których wspominałem. Uniwersalny monitor plus dedykowane monitory dla usług komunikacji głosowej, baz danych, monitorowania wszelkiego rodzaju mediów, monitorowania usług serwerów webowych, certyfikatów i jeszcze kilku innych. Mamy również możliwość sięgnięcia do dedykowanego dashboardu pozwalającego zweryfikować, co się dzieje na naszych punktach akwizycji pakietów, na naszych sondach snifujących. Każda sonda InfiniStream dodana do platformy Engineers One będzie mogła być wyświetlona właśnie w takim dashboardzie Link Monitora, gdzie jesteśmy w stanie prześledzić, jakiego rodzaju ruch jest rejestrowany przez poszczególne interfejsy konkretnej sondy i to zarówno w kontekście wolumenu ruchu, jak również podziału na dane związane z konkretnymi aplikacjami oraz tymi aplikacjami, które są zdefiniowane w platformie Engineers One oraz aplikacjami, które na przykład jeszcze nie zostały dodane, a ich tak naprawdę wolumen, zawartość w rejestrowanym ruchu jest istotna. To, co jest ważne, to fakt, że te dane, które teraz Państwo widzicie, na takim, powiedziałbym, domyślnym widoku prezentowane są z rozdzielczością 5-minutową. Natomiast ogromną zaletą Engineers One'a jest to, że możemy przechodzić w coraz większe poziomy dokładności. Taka domyślna ścieżka, czy też skoki dokładności są następujące. Zaczęliśmy od okienka 5-minutowego. Teraz jesteśmy w rozdzielczości 15-sekundowej. Widzimy tutaj, że na średnią, która przed momentem wynosiła dla tego okienka 5-minutowego 13 megabitów na sekundę, w momencie, kiedy jesteśmy w rozdzielczości 15 sekund, widzimy już tutaj zdecydowanie większe piki. Oczywiście uśredniając wolumen tego ruchu, suma summarum w okienku 15-minutowym będziemy mieli mniejszą przepustowość, natomiast jesteśmy w stanie bardzo łatwo wyłowić takie momenty, kiedy występuje bardzo lokalny wzrost obciążenia naszych łączy i co więcej od razu zidentyfikować, która z aplikacji, która z usług jest odpowiedzialna za takiego rodzaju sytuację. Natomiast to jeszcze nie jest ostateczna rozdzielczość, bo po 15 sekundach jesteśmy w stanie przejść do rozdzielczości jednosekundowej. Kolejnym krokiem jest rozdzielczość 100 milisekundowa, aby w końcu przejść do najwyższego poziomu rozdzielczości, czyli 1 milisekundy. To jest ogromna przewaga nad wszelkiego rodzaju narzędziami monitorowania bazującymi na statystykach flowowych, gdzie tak naprawdę ten horyzont czasowy, to okno rozdzielczości jest definiowane w minutach. Tutaj jesteśmy w stanie zejść do poziomu 1 milisekundy i precyzyjnie prześledzić, które aplikacje w jakim stopniu były odpowiedzialne za taką, a nie inną alokację przepustowości naszych łączy. Jeśli teraz przejdziemy do tego okienka 5-minutowego, możemy skorzystać z takiej funkcji, która
pozwala w sposób zautomatyzowany wyłowić wszelkiego rodzaju piki. To jest tak zwany Bars Advisor Mode, gdzie platforma Engineers One w sposób zautomatyzowany właśnie wychwytuje te punkty w czasie, których znacząco wychodzimy poza średnią przepustowości w poszczególnych oknach czasowych. I tutaj widzimy, że rejestrowaliśmy piki rzędu 250 megabitów na sekundę w sytuacji takiej, gdy średnia oscylowała wokół kilkunastu megabitów na sekundę. To też jest bardzo pomocne narzędzie. Mając wiele interfejsów monitorujących w różnych punktach naszej organizacji, tak jak to pokazywał Piotr w swojej prezentacji, jesteśmy w stanie również wykonać takie operacje jak porównanie ruchu, statystyk ruchu sieciowego na poszczególnych interfejsach. Tylko przełączmy się tutaj, przełączmy się na inny widok. Nie korzystajmy z trybu Bars Advisora. Jeśli chcemy sobie na przykład wykonać porównanie ruchu przed firewallem, za firewallem, czy jakimś innym urządzeniem związanym z ochroną naszej infrastruktury, innym urządzeniem aktywnym, które wpływa na to, jaki ruch dociera do wnętrza naszej organizacji, mamy taką możliwość. Mamy w tym momencie podzielony widok i zaprezentowane statystyki dla dwóch różnych interfejsów sieciowych. Te wszystkie widoki można wyeksportować i przesłać w formie raportu do odpowiednich zainteresowanych osób bądź też działu naszej organizacji. I w kontekście raportowania na sam koniec, bo to jest też bardzo ważny element tej platformy, mamy dostępne tak zwane gridy. To jest nic innego jak możliwość definiowania dedykowanych pulpitów zawierających w formie graficznej zaprezentowane wszelkiego rodzaju metadane dostępne w całej platformie Engineers One. Tutaj producent przychodzi nam z pomocą i ma przygotowany szereg template'ów związanych na przykład z analizą wydajności łączy, z analizą wydajności konkretnych aplikacji. Naszą rolą jest wybranie konkretnego rodzaju wykresu, konkretnych rodzajów metadanych, umieszczenie na takim wirtualnym pulpicie. Taki pulpit może być zapisany, on będzie odświeżany cyklicznie, ale może być zapisany w formie raportu. I z kolei te raporty będą w stanie być uruchamiane z harmonogramu, który my zdefiniujemy jako użytkownicy. Jest możliwość dystrybucji raportów w różnych formach, w formie pliku PDF, udostępnianych na platformie Engineers One, bądź też wysyłanych automatycznie mailem. I co ważne, jesteśmy w stanie dzięki pełnej funkcjonalności role-based administration zawęzić tak naprawdę dostęp do metadanych gromadzonych w platformie Engineers One zgodnie z jakąś polityką dostępną w naszej organizacji, czyli nie każdy użytkownik będzie widział wszelkie dane, tylko jesteśmy w stanie w sposób granularny stwierdzić, że na przykład dana lokalizacja jest dostępna tylko dla konkretnych użytkowników. Z mojej strony to wszystko. To oczywiście jest tylko bardzo drobny wycinek funkcjonalności platformy Engineers One. To, co warto podkreślić na koniec, to fakt, że ten czteroetapowy triaż rzeczywiście w praktyce jest w stanie w znaczny sposób przyspieszyć diagnostykę problemu z funkcjonowaniem kluczowych usług biznesowych, ponieważ tak naprawdę w kilku elementarnych krokach jesteśmy w stanie przejść od ogólnej informacji o spadku metryk naszych kluczowych usług do danych bardzo niskopoziomowych, takich jak zawartość pakietów, po to, żeby tak naprawdę zidentyfikować źródło problemu i przyspieszyć potem już sam proces usuwania zarejestrowanych kłopotów i incydentów. Bardzo Państwu dziękujemy w tym momencie za uwagę. Ja jeszcze na koniec przekazuję głos do Piotra. Dziękujemy za uwagę ze swojej strony również. Ze swojej strony chciałbym podziękować. Zachęcam do kontaktu, gdyby mieli Państwo jakieś pytania, można nas znaleźć pod mailem netscout@bakotech.pl. Służymy dobrą radą oraz naszą wiedzą. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia oraz zapraszam na kolejne z naszych wydarzeń Tech Wednesday, które odbędzie się za miesiąc.